Państwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej naszej Wigilii, która odbywa się w Szkole Podstawowej nr 4 w Górce. Jak zwykle nasze towarzystwo wita wszystkich i kłania się wszystkich bardzo serdecznie. Nie wymieniając nikogo z nazwiska z imienia, żeby kogoś nie wymienić pierwszego lub ostatniego, żeby ktoś się na mnie nie obraził. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym, abyśmy dzisiejszy dzień, dzisiejszą Wigilię rozpoczęli tak jak zwykle. Szanowni Państwo, jak co roku, za co bardzo dziękuję, że możemy tu uczestniczyć i przede wszystkim w imieniu swoim, ale również pana burmistrza Adamczyka, który nie mógł tu dzisiaj z nami być. Chcę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, radości, pomyślności w rodzinach, wśród znajomych, tej bliskości i otoczenia samych dobrych ludzi wokół siebie. A z racji zbliżających się świąt chciałbym wszystkim życzyć Państwu pełnych pokoju, radości świąt, miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, odpoczynku po codziennej, trudnej pracy. Niech radości górują nad smutkami, a spełnione marzenia nad niepowodzeniami. I niech ten piękny, bożonarodzeniowy nastrój w naszych sercach trwa jak najdłużej. A zatem pięknych świąt i dobrego, udanego 2016 roku. Wszystkiego dobrego! Państwu szczególności życzliwości, miłości bliźniego, jak i realizacji niespełnionych marzeń. To jednak będzie istotą, abyśmy się nigdy nie poddawali i konsekwentnie zmierzali do tego, o czym marzymy. Do siebie 2016. Dziękuję. Życzę Państwu tego, żeby podkreślam, że to co najważniejsze, aby te święta były pełne miłości, pełne radości, no i zdrowia, żeby ono towarzyszyło nam przez cały 2016 rok wraz z całym wianuszkiem dobrych ludzi. Tego Państwu życzę. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami po raz kolejny, a pierwszy raz podczas Wigilii. Dziękuję. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie wzajemnie życzenia. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Oddasz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.